Tomek Ćwiek, witajcie, to jest Teres News. Zapraszam na najnowsze informacje Radia Szczecin. Bulterier rzuca się na dzieci. Do takich dramatycznych sytuacji dochodzi na placu zabaw w Choszcznie. Na jednym z zarejestrowanych ataków widać, jak pies najpierw radośnie biega po placu, po czym rzuca się na jedno z dzieci. W ubiegłym miesiącu doszło do podobnej sytuacji, a mama pogryzionej 12-latki zgłosiła sprawę policji. Właścicielowi agresywnego bulteriera grozi teraz rok więzienia. To już koniec czasowych kontroli na polsko-niemieckiej granicy. Nasi zachodni sąsiedzi zawiesili zasady strefy Schengen z powodu odbywającego się w Hamburgu szczytu państw G20. Przez ostatni miesiąc służby zatrzymały niemal 700 osób ściganych listami gończymi. Według eksperta do spraw antyterroryzmu doktora Marka Cupryjaka z Uniwersytetu Szczecińskiego jest bardzo prawdopodobne, że dzięki kontrolom udało się zapobiec przede wszystkim atakom terrorystycznym w Niemczech. Bagaż na lotnisku zawsze miej przy sobie, apeluje Straż Graniczna i władze portu w Goleniowie. Tylko w tym roku z powodu pozostawionego bagażu służby interweniowały tam 15 razy, czyli mniej więcej raz na 2 tygodnie. 3 razy trzeba było całkowicie ewakuować lotnisko w Goleniowie. Służby tłumaczą, że nie mogą zlekceważyć żadnego zagrożenia, bo nigdy nie wiadomo, czy walizkę bądź plecak zostawił roztargniony pasażer czy terrorysta. Bagaż bez opieki często pozostawiany jest właśnie w wakacje. Niestety nie każdy turysta wie, że grozi za to nawet 500-złotowy mandat. Przynajmniej 200 nowych specjalistów z branży chemicznej zatrudnią zakłady chemiczne Police po wybudowaniu instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu. Liczbę potrzebnych ludzi do pracy zdradził w rozmowie z reporterem Radia Szczecin prezes Polickich Zakładów. Przy budowie, która zacznie się za 2 lata, ma pracować aż 1500 osób, a po zakończeniu inwestycji w Policach mają powstawać produkty wykorzystywane głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Szczecińska wódka specjalnie na regaty. Historyczna Starka wyprodukowała limitowaną edycję butelek na finał regat The Tall Ships Races. Do sprzedaży trafiło tylko 1200 butelek Starki Adventure. Na jej etykiecie znajduje się żaglowiec. Starka to legendarna marka szczecińskiej wódki. Firma produkuje trunek od końca lat 40. Środa przyniesie sam deszcz. Na szczęście będzie to ciepły, letni deszcz, bo przy temperaturze od 19 do 22 stopni. Niestety to marne pocieszenie. Słońce pojawi się dopiero we czwartek. Teraz to wszystko, ale przez całą dobę jesteśmy dla Was na radioszczecin.pl. Kolejne wydanie RES News już jutro. Bądźcie z nami i do zobaczenia. Cześć!